Jaka była właśnie pana sytuacja wtedy? Co się dzieje w pana życiu wtedy, w 89 roku mniej więcej? To jest taki moment, kiedy ja postanowiłem pozostać w kraju, bo mniej więcej rok wcześniej, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że cokolwiek się może zmienić, doszedłem do wniosku, że chyba trzeba jednak wyjechać. Może nie na zawsze, ale taki był horyzont czasowy, mniej więcej 10-letni, który wydawał się optymalny i celem miała być Australia. Ponieważ mieliśmy tam z moją żoną znajomych z czasów szkolnych, którzy wyjechali z falą roku 81. Tam się całkiem nieźle urządzili, skończyli studia i no, na podstawie tych doświadczeń wydawało się, że to jest bardzo obiecująca perspektywa. Także mieliśmy już dokumenty zmierzające do złożenia wniosków o możliwość stałego pobytu, czy też w ogóle wjazdu na terytorium Australii. No ale coś się zaczęło dziać w tej przestrzeni publicznej. Jakieś zwiastuny, że może się w Polsce zmieni, stały się coraz bardziej widoczne i ta kwestia została odłożona na jakiś czas. No i tak naprawdę bieg wydarzeń roku 89 spowodował, że już nie wróciliśmy do tego nigdy. Nie wiem, czy z perspektywy końca życia będę uważał, że to była dobra decyzja, czy nie. To się okaże dopiero. Do tej pory, przez te kilkadziesiąt lat, uważałem, że to była dobra decyzja, żeby zostać, jednak podjąć wyzwanie, żeby się włączyć w ten proces naprawy kraju. Jakie były pierwsze pana wyzwania w tej epoce nowej, która zaczęła się otwierać? No pierwsze wyzwanie to muszę powiedzieć, nie byłem wówczas w żadnych relacjach z ludźmi, którzy organizowali te wybory 89 roku, ale zdałem sobie sprawę z tego, że chyba trzeba coś osobiście podjąć i takim wymiernym, namacalnym elementem było pojechanie do zamku i wzięcie materiałów wyborczych, plakatów, które zachęcały do udziału w wyborach i głosowaniu na kandydatów Komitetu Obywatelskiego. I po prostu z kolegą wieczór, jeden i drugi przed wyborami, objechaliśmy okolice i kleiliśmy te plakaty, gdzie popadło. Wtedy jeszcze nie było tych ograniczeń. Można było na witrynach sklepowych, te, które były wówczas wtedy i gdziekolwiek to było możliwe, kleiliśmy te plakaty. Mieliśmy takie poczucie, że naszą małą cegiełkę do tego dołożyliśmy. Rozumiem, że pan się identyfikował z tym celem, jakim były te wybory w czerwcu 89 roku, a przedtem już był okrągły stół. To jak pan to widział wtedy? Bo to jednak jest parę miesięcy wcześniej. Tak. Ja muszę powiedzieć, że lata 80. były takimi latami jednak mroku. To znaczy po tym wybuchu wolności lat 80-81, ja wówczas byłem na studiach, brałem udział w strajku. Razem zresztą braliśmy udział w tym strajku w lutym 81. I to był czas ogromnej wiary w to, że wolność jest możliwa w naszym życiu. A potem nastąpiło to cięcie, które tak naprawdę najbardziej drastycznie odebrałem jako odebranie nadziei. Bo oczywiście różne formy oporu, jedni się w to angażowali bardziej, drudzy mniej. Jakieś ulotki, jakieś drukowanie w domu różnych ulotek, to wszystko miałem za sobą. Natomiast gdzieś tam ta nadzieja została mocno odebrana. I wydawało się, że ten system jednak jest taki mocno oparty na sile i ta siła jest właściwie trudna do przezwyciężenia. I więc takie zwątpienie w to, czy jeszcze zdarzy się druga taka okazja, było mocne.
I te pierwsze próby strajków na Wybrzeżu w końcówce lat 80. wydawało się, że potwierdzają to, że to nic dobrego tam się nie zdarzy. Takiego podobnego do roku 80. Natomiast potem ten proces dialogu nabierał rumieńców i rzeczywiście te wybory były takim przełomem, który tę wiarę zaczynał wzmacniać, że jednak może coś się tutaj zmieni. I tak naprawdę dla mnie po tych wyborach dopiero się zaczęła taka bardzo aktywna działalność Komitetu Obywatelskiego w mojej gminie i też udział w tym komitecie, który na poziomie województwa działał, potem wybory samorządowe. Zaczęła się taka aktywna forma uczestnictwa w zmianach w kraju, bo to były te zmiany właściwie najistotniejsze na tym poziomie lokalnym. Myśmy budowali właściwie od nowa państwo według naszej wizji, naszych poglądów, właściwie od podstaw. I też zmiany cywilizacyjne, bo to państwo oprócz tego, że było zniewolone, ono było jednocześnie cywilizacyjnie zapóźnione w takich podstawowych kwestiach, jak zaopatrzenie w wodę, czy odbiór odpadów, czy kanalizacja. To były po prostu sprawy podstawowe, które należało załatwić i to się stało taką codzienną pracą. I to był ten bezpośredni wkład w te zmiany polskie. A pamięta pan dzień 4 czerwca, co pan wtedy robił, co się działo, jak pan to przyjmował, jak pan z przyjaciółmi gadał o tym? No właśnie, ja pamiętam jedno. Wcale nie byliśmy pewni tego, że wszyscy gremialnie pójdą głosować przeciwko władzy i że będą mieli ten sam pogląd, że należy tę władzę zmienić. Była duża obawa, że część ludzi po prostu stwierdzi, że no, coś się dzieje, ale dlaczego my mamy w tym uczestniczyć? I wydaje się, że taka obawa, że jednak się nie uda, że gdzieś jakaś obojętność albo strach, albo zupełnie inny pogląd, że to nowe wcale nie musi być lepsze, to nowe być może to jest coś, co nam zagrozi, spowoduje, że ludzie jednak albo nie wezmą udziału w głosowaniu, albo się opowiedzą za znaną sobie władzą, więc taka obawa, niepokój, jaki będzie wynik tych wyborów, towarzyszył temu. No ale czuło się też taką atmosferę, że jednak wtedy było inaczej, można było agitować w dniu wyborów, wszyscy sobie nawzajem przekazywali te sygnały, że idziemy głosować na naszych. Więc to się stało świętem dla tych, którzy byli wtajemniczeni, można powiedzieć. Natomiast jaka będzie ta większość nieznana siłą rzeczy, tego nie było wiadomo, więc emocje były ogromne. No i potem to wielka radość, że jednak ten sygnał był bardzo wyraźny, że właściwie udało się zdobyć wszystko, co było do zdobycia. Że to zdjęcie z Lechem Wałęsą jednak działa, że to identyfikacja z naszymi bohaterami jest dość powszechna i ludzie chcą zmiany. Pan już wtedy był zawodowo czynny? Nie, ja przez lata 80. powiem, wycofałem się na taką klasyczną emigrację wewnętrzną. Zająłem się działalnością gospodarczą w sektorze rolnictwa i nie uczestniczyłem w ogóle w żadnej formie partycypacji w działaniach jakichś instytucji. To była taka typowa własna działalność. I dopiero powrót jakby do życia publicznego nastąpił w momencie, jak odbyły się wybory do samorządu i wówczas ja nie kandydowałem, pomagałem w tych wyborach, przygotowywałem te wybory, szkoliłem ludzi, którzy chcieli brać udział w tym życiu publicznym, przekazywałem im wiedzę na temat ustawy o samorządzie, jak będą wyglądały wybory. Przygotowywałem te wybory, całą propagandę wyborczą. Natomiast no, grono ludzi zaprzyjaźnionych startowało, zdobyło mandaty do Rady Gminy i tak po cichu zamierzałem się z nimi pożegnać, powiedzieć, teraz już rządzicie, my rządzimy, ja wracam do swoich spraw. Oni powiedzieli, nie, już się tak zaangażowałeś, że tam cię potrzebujemy w urzędzie.
Chcielibyśmy, żebyś był w organach wykonawczych. My będziemy w Radzie, a ty będziesz współrządził, będziesz wykonywał te funkcje. Masz do tego jakieś przygotowanie, więc tego od ciebie oczekujemy. Ja trochę się wahałem, ale potem przyjąłem to wyzwanie. Rzeczywiście, jak się powiedziało, a to trzeba to kontynuować. Właściwie nie ma co liczyć na to, że ktoś to za mnie zrobi, że jeśli jestem przekonany, że te zmiany muszą nastąpić, no to pewnie trzeba się z tym zmierzyć. I ta pierwsza, że tak powiem, scena pańskiej działalności to było, niech pan powie, gdzie to było i co to było? To był Urząd Gminy Suchy Las. To była moja gmina, gdzie mieszkałem. I tam rozpocząłem pracę jako sekretarz gminy, wybrany przez Radę Gminy na to stanowisko podczas sesji 19 czerwca, a wybory były 27 maja, więc już w następnym miesiącu. I od tego czasu byłem w samorządzie. Nieprzerwanie. Nieprzerwanie jako radny, natomiast na różnych funkcjach od gminy przez powiat do województwa przez cały czas. W przyszłym roku minie 30 lat. Jak pan teraz wraca spojrzeniem w tę przeszłość, zwłaszcza myślę o tych początkach właśnie po 89-90 roku czy nieco później, czy są jakieś osoby, które były dla pana ważnym jakimś układem odniesienia? No czasami tak jest, że jest jakiś kumpel albo jakiś wzór, no kogoś, o kim się myśli, to podejmując decyzji, człowiek się albo radzi, albo nawet w myślach tylko radzi. Nie, myślę, że to było takie bardzo, bardzo samodzielne. Pierwsze zetknięcie z osobami, które się widocznie angażowały w życie publiczne, to właśnie po wyborach Komitet Obywatelski. Bardzo zróżnicowana grupa osób w mojej gminie. Właściwie jakoś się poszukaliśmy. Zaczęliśmy się spotykać regularnie, myśląc o wyborach właśnie do samorządu. Bo z czasów studiów oczywiście były kontakty, ale wszyscy się rozjechaliśmy po kraju. Miałem też kolegę, z którym razem czasami produkowaliśmy ulotki u mnie w domu. Szczęśliwie według wzorców znanych z naszych rodzinnych doświadczeń w czasach konspiracji jeszcze w czasie II wojny, więc wiedzieliśmy, że bezpiecznie jest wtedy, jak nie więcej niż dwie osoby wiedzą o trzeciej, w przeciwieństwie do tych, którzy gdzieś tam w większym gronie się spotykali. I dzięki temu, ponieważ kolegę zatrzymano, aresztowano nawet, bo zbyt dużo osób wiedziało o tym, że jest w tej grupie, która gdzieś tam kolportuje ulotki, produkuje ulotki, a ponieważ tylko on wiedział o mnie, a nie powiedział, więc mi się udało po prostu uniknąć tych sytuacji jakiegoś zatrzymania, aresztowania. I to był taki mój kontakt bezpośredni. On też potem z braku dowodów bezpośrednich wyszedł po jakimś czasie. To było połowa lat 80. czy jakoś tak? To było zaraz w pierwszej połowie lat 80. Byliśmy jeszcze na studiach, ale po tym okresie właściwie już jakoś bezpośrednio nie angażowałem się w jakieś struktury niejawne, bo właściwie nie miałem takich kontaktów, bo te właśnie kontakty, czy ten kontakt został tak dość drastycznie ucięty. Już trochę na samym początku mówiliśmy, ale teraz jeszcze może na chwilę wróćmy do takiej generalnej właśnie oceny, jak pan wraca myślą do roku 89-90, o tej epoce, od okrągłego stołu, począwszy przez te wybory, aż może do tych następnych wyborów komunalnych właśnie. To jakaś pańska refleksja czy ocena odnosząca do tamtego czasu, bo czas ten jest opatrywany z rozmaitymi komentarzami publicystycznymi, historycznymi. No a pan to widział, więc jaka jest pańska ocena tamtego momentu, tego co się działo? Wydaje mi się, że z perspektywy czasu łatwiej jest snuć inne
alternatywne scenariusze, stawiać zarzuty uczestnikom tego procesu, że może byli za mało agresywni, może byli za mało presji wywierali, ale wydaje mi się, że to było jednak stąpanie po cienkim lodzie i to było doświadczenie wyjątkowe w tamtych czasach. Próba jakiegoś kompromisu, jakiegoś rozwiązania kryzysu de facto państwa w tak zwanego systemu socjalistycznego czy komunistycznego i przekształcenia go w jakąś formę bardziej strawną dla obywateli, a jednocześnie próba wyrywania po kawałku coraz więcej wolności. Myślę, że to było działanie pionierskie, absolutnie niemożliwe do oparcia jakichś wzorców wcześniej istniejących i tak naprawdę to było działanie na bieżąco z koniecznością modyfikowania scenariuszy. I to zostało dobrze przeprowadzone. Moje ocenie naprawdę dobrze przeprowadzone przez grupę osób, która była światła i przede wszystkim odpowiedzialna za to, co robi, bo to się mogło bardzo źle skończyć. Ja wszystkim, którzy snują tego rodzaju narrację, mówię, jedźcie do Rumunii, pochodźcie po cmentarzach, gdzie leżą ofiary tych wydarzeń rumuńskich. To są ludzie w wieku 17, 20, 5, 6 lat. Ci, którzy byli w pierwszej linii protestów społecznych. Tam zabrakło tego dialogu i skończyło się to krwawo na ulicach, a i tak efekty wcale nie były lepsze niż w Polsce. I to wystarczy jako porównanie, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na politykach, którzy podejmują tego rodzaju działania i jak oni muszą się liczyć z tym, żeby ich emocje, ich osobiste ambicje nie spowodowały jakiejś katastrofy społecznej, więc wydaje mi się, że to była naprawdę bardzo odpowiedzialna działalność tej grupy, która wokół Lecha Wałęsy podjęła te rozmowy i przeprowadziła ten cały proces. Oczywiście zawsze można mówić, że coś można zrobić lepiej, szybciej, inaczej, ale działa się w określonym miejscu, w określonym czasie, więc łatwo jest potem snuć takie dywagacje, ale będąc wtedy, w tym czasie, wydaje mi się, że osiągnięto pewne optimum. Szczerze mówiąc, jak właśnie na te nasze spotkanie w czerwcowe z tych archiwaliów montowałem ten filmik, który tam był pokazany, to z ogromnym przejęciem słuchałem tego Jacka Kunia. Tam wziąłem tylko kawałek, ale ten Jacek Kunia, on uczciwie i mądrze mówił. To jest po prostu, jak ci ludzie mówili, to nie miałem wątpliwości, że to są uczciwi ludzie i nie kręcili. Tylko tak. Po prostu on mówił, ja już teraz nie powtórzę, to było też ładnie powiedziane, ale jego myśl była taka, owszem, to jest kompromis. Owszem, to jest kompromis z tą władzą. Ale my pod pewnymi warunkami jesteśmy gotowi ten kompromis zawrzeć, a mianowicie pod takim warunkiem, że to otworzy drogę do swobody słowa, uspołecznienia środków masowego przekazu, to było hasło, żeby odebrać kontrolę tanki nad telewizją, i wolności stowarzyszeń. To jeżeli te trzy warunki będą spełnione, to możemy ten kompromis zawrzeć. Zresztą zawsze Wałęsa mówił, że działaliśmy metodą najpierw włożyć stopę między drzwi, a potem trochę bardziej się rozpychać, no bo tylko to było możliwe tak naprawdę. Takie frontalne próbowanie zmiany sytuacji skończyłoby się tragicznie naprawdę i to było całkiem realne. Tam twierdzą nawet, a Maciej Musiał twierdził, że w IPN znaleźli jakieś dokumenty, które wskazywały, że równolegle trwały przygotowania do stanu wojennego. Tego można było się spodziewać. Mm-hmm. Ten system cały czas był gotowy do tego, żeby podjąć działania bardzo drastyczne. Co będzie potem? Bo kiedyś trzeba przestać być marszałkiem. To co będzie potem? Ja żartuję, mówię, że ja będę dożywotny. Nie, to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, to jest bardzo obciążające miejsce. Obciążające przede wszystkim odpowiedzialnością. Nie tylko pracą, bo praca to jest jakby oczywiste. Z takimi stanowiskami wiąże się praca, ale odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, za ogromne grono ludzi, za decyzje, które się podejmuje. Więc to nie jest coś, co można uznać za takie spokojne i komfortowe miejsce, niewątpliwie, ale ja nie szukam komfortu w życiu. Natomiast to jest miejsce niewątpliwie interesujące z racji różnorodności spraw, którymi się
zarządza, z którymi się ma do czynienia, a poza tym no, to jest też przygoda. Ten samorząd regionalny to jest taki twór, który ma 20 lat dopiero i szuka swojego miejsca cały czas. Szczęśliwie znalazł przygodę z funduszami unijnymi, bo taka możliwość wspierania pewnych wizji rozwoju jeszcze pieniędzmi i niemałymi pieniędzmi, to jest jakby pewien konkret. Tak? To nas jakby umocniło w świadomości, że jesteśmy potrzebni, bo wcześniej to różnie z tym bywało. Natomiast ten model państwa zdecentralizowanego trzeba pielęgnować i myślę, że zawsze można dyskutować ten rodzaj kompetencji, ten poziom kompetencji jest optymalny, pewnie można go jeszcze poprawiać, natomiast sama idea jest, myślę, dość cenna, więc to jest zdecydowanie nadal samorząd, a nie wielka polityka parlamentarna, bo tam, szczerze mówiąc, mniej mnie jakoś wciąga, obserwując, co się dzieje. Chociaż uważam, że jak ktoś chce pracować, to nawet tam znajdzie dla siebie pracę. I pewnie ci, którzy najwięcej pracują, to są mniej widoczni w mediach, ale mają jakieś zajęcie. Myślę, że się nie nudzą. I coś sensownego robią, coś sensownego tworzą. Więc teoretycznie byłoby to jakieś takie miejsce. Ale tylko raz myślałem o ławach parlamentarnych w Parlamencie Europejskim. Wydawało mi się, że tam mogę znaleźć dla siebie jakiś scenariusz, ale a to tylko ja tak uważałem. Inni tak nie uważali. Ta historia się skończyła. Zarówno moi posłowie polityczni nie uważali, tak jak i wyborcy potem się okazało. Chociaż muszę powiedzieć, że to była dla mnie ciekawe doświadczenie, jak przychodzili tacy życzliwi ludzie i mówili tak. No, nie głosowałem na ciebie, albo nie głosowałem na ciebie, bo chcę, żebyś tutaj został. Ja mówię, no to dziękuję. Ja liczyłem na ten przyjazny gest. Nie, ale w tej sytuacji to przyjazne gesty są na drugim planie. Na pierwszym, żebyś tutaj został. Więc to było miłe takie. Miłe. Nie sądzę, że to, że powiem, wielu takich wyborców było i przez to nie miałem szans. Raczej do tego, że byłem po prostu na trzecim miejscu, a to trzecie miejsce nie było premiowane, ale... Ale mimo wszystko... To miło posłuchać takich odpowiedzi. Bo rzeczywiście, moje miejsce to jest samorząd. Póki co.